Zostaw mnie jebany, odpalę. O, 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 bo zaraz obi ci zawalę. To jeszcze jedno. I w ogóle chcę wygrać rundę. Ej, nie wygrałem dzisiaj żadnej rundy. Dobra, wygrywam. Wygrać rundę, ludzie. Dobra, wygrywam rundę teraz. Poważnie, nie. Szanujmy się, tak? Wygrywam teraz wam rundę. O, dużo trzciny. Dobra. To wygrywam to dla was. O! Ja pierdolę. I to jest jeszcze najlepszy spawner. Spawner szkieletów jest najlepszy. Dobra, mam rzeczy na dara, ludzie. Mam rzeczy na dara. Tylko jednego typa zabijam i mam dara. Jeszcze łuk mi dropnął, kurde, mówiłem, że win. To jeszcze dwa wiaderka od razu, idealnie. I jeszcze spawner szkieletów jest generalnie najlepszy, bo pod dara, nie? Dobra, ta runda jest win. Teraz się wpierdzielam do jakiegoś cave'a. O, i double canyon, to jakieś złotko. Lapis. Ej, ta runda chyba serio ma być tosem. Jeszcze dużo lapisów, powiedz, że 36. Ale tu może coś być wzdłuż tego kaniona, a potem pójdziemy na ten niższy. O, mówiłem. Złotko, 8 vein. I lecimy pod jaksy tutaj, które będą leżały na ziemi. Najpierw jeszcze żelazo pozbieram faktycznie. Dobra, o, no i proszę bardzo, mamy. Ja pierdolę, co za sztos runda. 4 vein ma być. 8 vein! No nie dało mi tylko, a nie, 2 ekstra, spoko. Trzynaście dia. A prochu, o nie, prochu nie miałem, ale pech. Znaczy w sumie nie pech, bo i tak runda jest totalnym sztosem, ale wiecie o co chodzi. Że jeszcze fartowym był jakby proch był w skrzynce, a zapomniałem, że nie ma. A już mam 16 level w ogóle, dobra, ej. Lecę do netheru po prostu. Tylko żelazo nie mam. O, creeper! No nie, dobra. Just! Mam proch. Czaszka szkieleta! Dobra! Co? Dobra, ta gierka. It's gonna be so good! Nie, czemu ja mówię po angielsku? Nie mam pojęcia. Ta gierka jest totalnym sztosem. Ja pierdolę. Tutaj sobie zrobimy tak. O, idealnie obok ten wiaderko, ten. Znaczy, dobra, nieważne. I sobie robimy tyk, tyk, tyk. Artefakta. Mam Dragon Sworda już. Tam jest resta. Zrobię sobie Tarn Helma. Dobra, ta gierka jest. Nie wiem, jak wygram ją, to wrzucam ją na YouTube'a, bo to jest perfekt gierka po prostu. Zostawiam sobie jedną na Cleansinga. Dobra, co sobie zostawię? Potrzebuję dużo żelaza zaraz. Jeszcze. Nie! Nie, no proszę, gościu. Dobra, drago robię. Czekaj. O kurwa, a dobra, spierdalam cię, gościu. A, szkoda, że chyba cheater, czy nie? Te pierwsze hity miały jakieś dziwne. Dobra, rozpierdolony. Co on? Teraz już byłem gotowy na walkę, nie wiem co on próbował. Prot 2. Jak wykokrzeni, to wykokrzeni na maksa. O, jeszcze przeskoczyłem żwir, idealnie. Jeszcze krowę muszę znaleźć. O, jak mnoży, jak da... Dobra, to jest perfect game. Nigdy w życiu chyba takiej gierki nie miałem. Nigdy w życiu nie miałem takiej gierki. 5 jabłek w sekundę. No, są typy. 9. No teraz się odzywasz, gościu.
Dobra, rozwalamy. Rozwalamy tych clear ironów. A krowę sobie jeszcze później znajdę, dobra. Zapierdzielamy ich. Dropnął kapę i złapałem je. Mam diaksa, mam chyba diaksa, zrobię dajsa. Zdropował dwa kapy i diaksy, no głowy nie złapałem, ale trudno. Złapałem to, co chciałem. Ten ma dalej 3. No zabij tego typie. No czemu? Typ na koniu we mnie napierdziela zamiast typa, który ma 0 HP. No i zabił, dobił mi kill. Szybkiego ma tego konia. No nie! Dobra, jestem szefem. Dobra. Ma być teraz barbarian. Chcę barbariana. No i gówno, szkoda. Szkoda. Znaczy nie, jak dostaniemy sharpness 3 dexów miecz z kogoś, to mamy od razu draga 4. Czyli sharpness 5 dex miecz, ale tak to słaby drop. Dobra, lecę za tymi. Dobra, skupienie to wiesz, gaming. Poważnie? Ja ciebie ratowałem, panie Jeman. No ale coś, jak chcesz zginąć, trudno. Twoja wina. Dwie strzały mi zostały, gościu. Nie będę w ciebie strzelać. Co ty gadasz? Serio go rozwaliłem? Ja wbiłem się dla beki w niego. Już nie chciałem się grać tej rundy. Co tu się stało? Serio go rozwaliłem? Co jest? To tu było proste. Ja myślałem, że ten typ mnie wypierdoli. Wiesz, miał więcej HP, wszystko miał. No i drag 4. Oj, mamy tego śmiecia kata, który napierdziałał ciągle z łuku. Dobra, wywala, ja sobie biegnę za Ironem, żeby zrobić sobie tego, Daredevila, a ty spierdzielaj. Nie, Daredevila się nie opłaca na 7 minut, dobra. Dobra, krowa, proszę. Nie, no bez kitu, zostało 6 minut. O! O, jest krowa, jest typ. Dobra, pięknego kryta na koniec mu zajebaliśmy, pięknie. Perłę miał. Robię 7 ligi. Tak, 7 ligi. Czyli prot 3, powolno podanie 3 buty. Czyli jestem prot 1, prot 1, prot 2, prot 3. Flask of cleansing. Kurde, czemu tak wali? No nie, no nie, nie, nie zniszcz mi rundy ten burzo. Bez przesady. Jeszcze strzały idealnie 8 i 8. Czyli wystarczy, że zbiorę jedno drewno. Ale jestem podjarany tą gerencją. Jezu, rozpraszają mnie te pioruny. Nie od Peruna, tylko autentycznie na dworzu. Boję się trochę, że mi wywali tą komrundę. Dragon 4, 3 gapy, 2 G-heady, Flask of Pleasing. Ogólnie to jest taka podka, że jak kogoś nią trafi idealnie, to nie może się z niczego leczyć przez 20 sekund. Czyli jak zje gapa w trakcie walki, to ten gap nic mu nie da. Jak zje G-heada w trakcie walki, też mu nic nie da, albo w ogóle nie może zjeść. Chyba albo nie może zjeść w ogóle, ani gapa, ani G-heada, albo nic mu to nie daje, albo tak, no ale to jeden pies w sumie. Wystarczy, że tym trafię. To wyrzucam. Ja pierdolę, ile piorunu. O, mrhubi.pl tax target. Ja pierdolę, patrzcie na czat. mrhubi.pl tax target. G-heada nie będę odpalać na niego. O, tam się biją, clean życia. Rzucam tam z cleansinga. Dobra,
biorę stąd i tamy, bo główka została. Ja pierdolę, jak błyska, kurwa. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co. Mam draga, czwórkę śmieci. Przedam delfinowi wodę, jeśli będzie trzeba. Pójdę w ogień, jeśli będzie trzeba. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Ja pierdolę. Chuj ci w dupę, obi. Elo, eleczka. Moc 3 łuk, CCN. Pierwszy Fusion Armor. Klata. Drugi Fusion Armor. Druga klata. Perun. I zapraszam nowego Instagrama. A to ja teraz dla was rozpierdałam typa, też mam Peruna i co? Boom, ale strefa, nie możesz mi dotknąć, ale misplace. Ale typ tryharduje, chcę wygrać jeszcze tą rundkę, ale nie ma wygranej. Bo z Peruna dostajesz sobie i jem sobie jiheada w tym momencie i dostajesz strefę na ryj. Bieleczka, kurde. Dropował jeszcze gapika sobie ładnie. O, i robimy sobie kolejnego Fusion Armora. Hełm. Aj, buty. To się opłaca. Dobra, tylko żeby mi teraz nie wyjebało. Trzeba go szybko zabić, bo jeszcze mi wypierdoli kompa w ostatniej sekundzie i przegram to jeszcze. Dobra, jem gapika serdecznego. Dobra, mam dwa peruny. One się nie stakują, ale masz peruna. Co dodam? A masz peruna. Wow, jiheada opierdolił. Kolejnego jiheada owalił. O, ale mi dużo HP zabierasz, po pół serca, a wiesz dlaczego? Bo mam dwa Fusion Armory. Masz 7, mordo. Uważaj na siebie. Zrobiłbym jeszcze fate, ale nie mam drewna, chociaż w sumie mam za mało HP, dobra. I w tym momencie wywaliło mi streama, jednak internet jeszcze miałem przez 10 sekund. I przez te 10 sekund udało mi się go zabić i przyrzekam, niestety nie nagrałem tego, bo nie miałem włączonego nagrywania podczas streama ani nic. Nie zrobiłem żadnego screena, bo byłem w szoku i nie zauważyłem, że w ogóle wywaliło streama. Przez te kolejne 10 sekund udało mi się go zabić i kiedy oddawałem ostatni hit i go zabiłem i już trzasnął piorun w tego typa, że go zabiłem i wyświetliła się na czacie wiadomość, że mam 9 killi, że wygrałem arenę i tak dalej, że dostaję coinsy, to dokładnie w tym momencie wywaliło mi neta, ponieważ ja tam temu typowi generalnie założyłem tam małą strefę, że był w powietrzu. I w tym momencie, kiedy był w powietrzu i walnął piorun, to ta osoba została dalej w powietrzu jako nieżywa postać. Itemki poleciały na dół i wyświetliła się wiadomość, że wygrałem. I dokładnie w tym momencie, kiedy udało mi się w tej sekundzie hitnąć go i wygrać arenę, wywaliło mi całkowicie internet. I generalnie poinformowałem was o tym wszystkim na Instastory, które zaraz wam pokażę. To był dla mnie tak niesamowity fart, że przyrzekam 3 sekundy wcześniej, 3 sekundy szybciej by mi wywaliło neta, nie wygrałbym tej areny, po prostu by mnie sfrizowało w grze i on by mnie po prostu normalnie zabił, nie ruszałbym się i tak dalej, po prostu by mnie wywaliło z gry. I idealnie w sekundzie, kiedy go zabiłem i zaliczyło mi wina na czacie, to właśnie wywaliło mi ten internet i idealnie właśnie się udało, niestety no streama wywaliło mi 10 sekund wcześniej, nie wiem dlaczego, no szkoda, że niestety no nie mogłem wam tego pokazać, że udało mi się idealnie wygrać arenę, ale mam świadków, tam chyba Bush spektował wtedy tam arenę i normalnie chyba tam pisał na czacie, że udało mi się wygrać, więc no macie takiego świadka, bo on wtedy spektował tą rundę. No i teraz wam jeszcze pokażę moją podjarkę na Instastory, generalnie polecam zaobserwować mojego Instagrama i śledzić właśnie to Instastory, bo w takiej sytuacji właśnie od razu wbiłem na Instagrama na telefonie i nagrałem właśnie story i was poinformowałem, że udało mi się wygrać właśnie tą rundę i wiele osób od razu po streamie właśnie wbiło na Instagrama zobaczyć, że może tam dam informacje i właśnie dałem, więc zapraszam na Instagrama i teraz macie jeszcze moją reakcję od razu po streamie właśnie z Instastory. Siema. Dobra ludzie, słuchajcie, właśnie grałem przed chwilą na streamie swoją życiową rundę UHC, kurde, taka fartowna totalnie i ciągle w trakcie trwała burza, ciągle napieprzały pioruny, kurde, za oknami się bałem, że wywali mi streama. Gram, mam deathmatch i została mi ostatnia osoba i po prostu w tym UHC została mi ostatnia osoba i jakbym ją zabił, to bym wygrał.
I zabiłem ją i od razu po sekundzie, kiedy zabiłem i wygrałem tą arenę, wyjebało mi neta. To była totalnie perfekcyjna runda, na 100% wrzucę ją na YouTube'a i zobaczcie. Ostrość, nie złapie się ostrość, ale widzicie tutaj takie coś. Wywaliło neta. O, czekaj, o tu, czas został odłączony. To jest właśnie piękne, że była perfekcyjna runda, którą zobaczycie niedługo na YouTubie, właśnie z tego streama jako shot. I oprócz tego idealnie wywaliło mi neta, idealnie w sekundzie, kiedy zdążyłem zabić ostatnią osobę i wygrać arenę. I normalnie zaliczyło mi wygraną mimo tego, że mi wywaliło, co nie, ale zdążyłem ostatnim hitem ją zabić i w tym momencie padł mi net. Sekundę wcześniej, nie no, 3 sekundy wcześniej wywaliłoby mi neta i nie wygrałbym tej rundy.